1410 roku książę Janusz podjął decyzję stworzenia tutaj wspaniałej rezydencji, budując dom duży, brukując dziedziniec, tworząc dodatkowe umocnienia obronne w postaci palisady. To wszystko odkryli archeolodzy. Dotychczas w ogóle tego nie było wiadomo. Nie znaliśmy żadnej ikonografii tego zamku, czyli nie ma żadnego rysunku. Nie wiemy, jak on wyglądał, ale spod łopaty archeologa i spod ziemi wyłaniają się nowe fakty. Dzień dobry. Poproszę bilet do Ciechanowa. Przedstawicielem podnoszenia ciężarów, a Ciechanów i Mazowia Ciechanów od zawsze nierozerwalnie wiąże się z tą dyscypliną, wiąże się z wieloma medalami Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, wiąże się z drużynowymi tytułami Mistrza Polski,
ale najważniejsze, nierozerwalnie wiąże się z mistrzem olimpijskim, z Ireneuszem Palińskim. To właśnie on tutaj w Ciechanowie był pierwszą gwiazdą podnoszenia ciężarów i do dzisiaj największą. Każdy młody chłopak, każda młoda dziewczynka w Ciechanowie znajdzie swoje miejsce do treningu. Każde dziecko wybierze jakąś dyscyplinę sportu dla siebie. Ciechanów posiada kilka bardzo fajnych obiektów do uprawiania sportu. Ma świetny stadion, ma doskonałe zaplecze treningowe w postaci kilku boisk. Niedawno powstał Orlik, pływalnia. Władze miasta Ciechanowa niewątpliwie bardzo się starają o to, aby infrastruktura sportowa w Ciechanowie i się rozwijała, i polepszała ta, która jest do tej pory. Niewątpliwie te inwestycje, które zostały poczynione w ostatnich latach, są mocno widoczne, pomagają wielu sekcjom lepiej realizować swój program szkoleniowy, przygotowawczy do zawodów i mam nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzymana i w Ciechanowie będą powstawały coraz to nowe obiekty do kolejnych nowych dyscyplin sportu. The Litishu is as established here in Ciechanów in 2001 as part of Sofidel Group, that is its Italian group, one of the most important art group in Europe. I think we are around in the fourth position as capacity. And we start here in Ciechanów after a huge research of the proper land that was necessary to install this plant that is composed by a paper mill and also by converter. Będzie inaczej,